Dzień dobry, dzień dobry. Witam, poczekajcie, poprawię, żeby nie było widać tego stelaża. Dobra, już. Statywu, w sensie. Kochane moje znaki trygonu wody, witam Was serdecznie na moim kanale Ryby, Raki, Skorpiony i zapraszam do czytania tygodniowego oczywiście. Zaczynamy od ryb. Okej. Moje drogie ryby, pierwsza informacja to najważniejszy element przyszłego tygodnia. Na czym się skupić? Cesarz. Okej, zobaczcie, tu jako budowniczy. W sensie gość, który tworzy, który wie, czego chce. Wielka koncentracja, odejście od emocji, utrzymanie autorytetu, dbanie o własny autorytet. Plan działania przychodzi mi jeszcze do głowy. Rządzę, dzielę sprawiedliwie. Tak, absolutnie. Co miłego. Umiarkowanie, spokój, dbanie o spokój własny. Może koziorożec wam jakiś miły, jakąś miłą, nie koziorożec, tylko strzelec, przepraszam, jeśli macie w swoim otoczeniu, żyjecie ze strzelcem, żyjecie w kontakcie ze strzelcem, to on może coś miłego zainicjować. Natomiast miłe jest to, że w ogóle mamy w sobie wielki spokój, cierpliwość do tego, co się dzieje. Wiemy, kiedy inwestować w coś, w jakąś sytuację lub osobę, naszą energię, a kiedy nie. Super, bardzo ładna karta. Z czym trudności? Z podjęciem decyzji albo z wizualizowaniem jakichś oczekiwań swoich i ruszaniem do działania w jakimś konkretnym zakresie nowym. Zaraz zobaczymy. Tak, zobaczcie, z podjęciem decyzji mi się wydaje, w jakimś zakresie. No tutaj jakby nie wiem, czego dotyczy ta decyzja, kochani. To może być kilka decyzji, które będziecie podejmować w przyszłym tygodniu. Może po prostu będziecie niezdecydowani. Taki czas, czasami tak każdy ma. No, buławy mówią o tym, co jest w nas, co jest naszą pasją, więc starajcie się pobrać więcej informacji, a no i później starać się gdzieś tam odczytać intuicyjnie, czy to jest coś, co sprawi mi frajdę, czy to jest coś, co jest odpowiedzią na moje potrzeby i w ten deseń jakby dokonać wyboru. Za przeszłe sprawy, które trzeba kontynuować, siódemka ziemi, praca. Praca nad czymś, praca w pracy, czekanie na wynik też. Jeśli wy czekacie na jakieś pieniądze lub czekacie jakby na coś. Okej, na miłość? Ojej, czekacie na jakąś informację zwrotną? No to jeszcze trzeba poczekać, cierpliwości. Cierpliwość do drugiej osoby też mi przychodzi do głowy. Jeśli w tym tygodniu próbowaliście być mega cierpliwi ze swojego partnera z jakiegoś powodu, to w przyszłym tygodniu to również będzie ważne. Okazywanie cierpliwości, nie naciskanie, tak bym jeszcze powiedziała, nie naciskanie na kogoś, żeby podjął decyzję, tak? Może to dotyczyć relacji romantycznej, tak? Generalnie cierpliwość i czekanie, wyczekiwanie też. I też powiedziałabym, nie zrywanie za szybko, nie pobieranie za szybko owoców swojej pracy. Jeszcze coś trzeba dopracować. Co w pracy swoją drogą? Nowy początek, możliwość nowego początku lub nowej fazy. Nowej fazy, nie poddawaj się, idź dalej. Bo wiecie, że głupiec to niekoniecznie musi być nowe, stuprocentowo nowe. Coś. Nie. To może być etap, w którym my po jakiejś fazie idziemy w nową po prostu. Zamknęliśmy sobie jakiś plan, już wykonaliśmy i wiemy, że kolejnym krokiem jest to czy tamto. I tu jest ten kolejny krok, co do którego należy zostać optymistą, absolutnie, a mieć dobre intencje też. Słuchajcie, co w miłości i w uczuciach? No, trzeba pilnować ognia, żeby nie zgasł. No, nie poddawać się, słuchajcie. Pilnować ognia, żeby nie zgasł, działać, komunikować się, dbać, troszczyć się generalnie, nie być biernym. Tak mi przychodzi do głowy. A rada od kart dla Was. Nie martw się, droga rybo, nie martw się, król mieczy. Spójrz na sprawy racjonalnie. Uspokój głowę, uspokój myśli, śpi spokojnie, tu nieprzespane noce, na skutek na przykład jakiegoś, powiedzmy sobie, rodzaju przemyśleń, tak? I jakby mamy zerwaną nockę albo północki. Nie martw się na zapach, strach ma wielkie oczy. Staraj się racjonalnie podchodzić do tego wszystkiego, co będzie cię martwić. Może tutaj ten wybór powoduje jakiegoś rodzaju stres, zmartwienie. Moja droga rybko, powiedziałabym na spokojnie, ok? Rozważ sobie wszystkie za i przeciw i nie stresuj się na zapas.
wszystkiego dobrego. Macie w gruncie rzeczy ładne karty. Uważajcie na siebie, bardzo proszę. Ściskam, pozdrawiam. Zapraszam raki. Moje drogie raki. Najważniejszy element przyszłego tygodnia dla Was to dziewiątka monet. U, pięknie. No więc po okresie ciężkiej pracy lub w ogóle warto, już niezależnie od tego, czy ciężka, czy nie ciężka, tylko w ogóle warto zwrócić uwagę na realizację jakiegoś swojego planu, który da tylko Tobie, mój drogi raku, tylko Tobie przyjemność. Tylko Tobie, nikomu innemu. Coś zrobić dla siebie, tak? Skorzystać trochę z tych monet, które masz w mniejszej czy w większym zakresie. To już każdy naprawdę indywidualnie będzie oceniał. Dziewiątka monet oznacza osobę, która jest zadowolona z siebie w zasadzie. Nawet jeśli jest w związku, to czuje się bardzo samodzielna i bardzo niezależna. Ale dziewiątka monet prosi nas również o to, żeby, zobaczcie, działać w nastawieniu na zrobienie sobie jakiejś przyjemności. Tak bym powiedziała o tym. Mała nagroda. Albo większa. Ja zostawiam jakby otwartą furtkę tutaj. Kto lubi. Co miłego, że zrzucacie z siebie jakieś obciążenie. Uff. Grunt się palił pod nogami, było za dużo obowiązków, za dużo pracy. No to już jest koniec, tak? Zobaczcie, cesarzowa. Cesarzowa potrafi zagospodarować tym, co się dzieje, potrafi stworzyć wokół siebie to, czego naprawdę chce i na tym, na czym się naprawdę będzie koncentrować, oddelegować zadania. Może jeśli prowadzicie swój biznes albo jakby pracujecie i w ostatnim czasie dużo rzeczy było na waszych barkach, to może trzeba jakoś podzielić inaczej te obowiązki. W każdym razie no to jest bardzo miłe obie te karty, powiedziałabym, bo dziesiątka była, to już jest kumulacja. I to już jest koniec po prostu tej ciężkości, którą dźwigałyście na sobie może od dłuższego czasu, a cesarzowa mówi o tym, uff, mogę chwilkę po prostu odpocząć nawet, nacieszyć się znowu sobą. Cesarzowa to też jest przywiązanie do dóbr materialnych, luksusowych, może to dla kogoś będzie miało jakiś sens, ale w ogóle taka dbałość o siebie, moi drodzy, i to się dwa razy już pojawia, żeby zrobić coś dla siebie miłego, zagospodarować czas w jakiś sposób, który tylko Wam przyniesie po prostu radość, odpoczynek, satysfakcję, tak? Bo 10 buław, czyli to, co ciążyło, to już jakby to jest miłe, czyli to się kończy. Z czym trudność? 10 kielichów. Słońce, z utrzymaniem optymizmu, ale nie stresujmy się, zostań optymistyczny, drogi raku. 10 kielichów to naprawdę, no, to też jakby pytanie, jak bardzo idealizujemy sobie ten swój idealny świat wynikający z energii 10 kielichów. Może nie szukajmy na siłę gdzieś tam takich trudności, bo słońce prosi nas, zostań optymistycznym, tak? Zostań pozytywnie nastawionym. Ciesz się z małych rzeczy po prostu, drogi raku, w przyszłym tygodniu. Za przeszłe sprawy Rydwan, Wasza własna energia, samokontrola, koordynacja kwestii różnych, podążanie w kierunku tym, który sobie obraliście, wielka determinacja do osiągnięcia sukcesu, wielka determinacja do tego, żeby cieszyć się życiem. Znaczy determinacja, no po prostu takie nastawienie, nie interesują mnie po prostu jakieś trudne historie w tej chwili, które niekoniecznie są moim udziałem w ogóle, nie interesują mnie ludzie, którzy dzwonią do mnie tylko wtedy, kiedy czegoś ode mnie potrzebują, bo to mnie obciąża energetycznie i jakby i w zasadzie później zostaję sama z tym problemem na głowie, dlatego też to obciążenie może trzeba zrzucić. Generalnie te dwie karty razem piękne, przepraszam, mówią, słuchaj, drogi rak, tu masz taką możliwość, żeby brać życie takim, jakie ono jest, ale no, trochę jakby z taką kontrolą nad tym, czego właściwie pragniesz. Dla siebie najlepszego, bo należy Ci się to, co najlepsze w życiu. Radość, szczęście, czemu nie? Czemu nie Tobie, tak? I to jest jakby, jeśli w tym tygodniu podjęliście taką decyzję, że o nie, ja już po prostu chcę być zadowolony z tego, co mam, szczęśliwy, zadowolony, radosny, no to w przyszłym tygodniu utrzyma się ta energia, czego Wam życzę absolutnie, bo obie te karty są przepiękne. Praca. As buław. I as mieczy.
nowe pomysły, genialne są te karty, nowe pomysły, nowe możliwości, nowe szanse kreatywnego rozpracowania jakiejś sytuacji. Coś Wam może zostać zaproponowane, Wy sami na coś wpadniecie. Generalnie wielka też tutaj w tym asie mieczy, wielka forma intelektualna, która przekłada się na możliwość zadziałania w konkretnym zakresie. Bardzo fajnie. Miłość. Piątka kielichów w miłości. Trzy monety. Może dlatego tu jest ten problem. No jest jakaś taka, powiedzmy sobie, turbulencja emocjonalna, bo to jest miłość, emocje, uczucia, tak bym powiedziała. Więc jest jakaś taka, jest taka melancholia, jest taki żal troszeczkę, jakiś taki niedosyt w uczuciach może. No wiecie, trójka się pojawiła. Pytanie dlaczego? To jakaś sytuacja z drugim dnem nie do końca czysta może była, jeśli chodzi o wasze życie emocjonalno-uczuciowe. Skup się, mój drogi raku, na tym absolutnie, co masz koło siebie. Zadbaj o siebie, jeśli to było dla ciebie tym obciążeniem, to drugie dno wynikające z tej sytuacji, no to w przyszłym tygodniu to już się kończy, to już jakby jest enough i to już ciebie nie będzie dotykać, bo zrzucisz z siebie te wszystkie trudności wynikające z tej sytuacji. A tutaj karty proszą, że absolutnie możesz skupić się na tym, co masz wokół siebie, na relacjach, na ludziach, na przyjaciołach, którzy są obecni w twoim życiu, z nimi inicjować kontakt, na relacji z nimi się skupić, budować z nimi coś wspólnie, no po prostu działać, tak? I to bardzo fajne. Rada od kart na cały tydzień, Królowa Buław. Nie trać energii, drogi raku. Nie trać energii. Królowa Mieczy, dokładnie. Rób porządek, jeśli musisz, jeśli czujesz, że czas zrobić porządek w twoim życiu towarzyskim, zawodowym, że czas ustalić jakieś inne priorytety działania w relacji, tak żeby nie czuć tego obciążenia z życiem, tylko na moich barkach. Zwróć uwagę na swoje potrzeby. Nie trać energii, przepraszam, na sytuacje, które cię nie wypełniają emocjonalnie. I też jakby tu jest komunikacja z prawdy. Prawdziwa w sensie taka. Często mówi się, że Królowa Mieczy robi porządek. Tylko uważajcie na słowa, proszę. To jest jakieś takie jedyne ryzyko, które ja z tej karty czytam. Uważajcie na siebie. Macie w gruncie rzeczy bardzo fajne czytanie. Trzymam za Was kciuki. Miłego tygodnia Wam życzę i do usłyszenia. A teraz zapraszam. A kogo teraz zapraszam? Oczywiście, że teraz zapraszam Skorpiony. Moje drogie Skorpiony. Najważniejszy element całego tygodnia dla Was, szóstka mieczy, odsunąć się od jakiejś okoliczności, która wydawała Wam się być ryzykowną. Tak? Ryzykowną. Odchodzę od tego, nie interesuje mnie to. Za dużo ryzyka, za dużo jakiejś takiej dziwności, nie chcę tego. Zabieram to, co moje, idę. Dla części z Was to może być podróż, bo szóstka mieczy też absolutnie, może myślenie o podróży, planowanie jakiejś podróży, czemu nie, tak też może być. Co miłego? Siódemka mieczy, zwana w innych taliach czasem progresem, ostrożność, spryt. No to się pojawiło na poziomie co miłego, więc tutaj jakby nie będę tego inaczej interpretować. Sprytem możecie dodatkowo coś zyskać w pracy jeszcze. Ok? Wpaść na jakiś nowy pomysł. No nie chcę powiedzieć podwędzić komuś pomysł. Ale może ktoś, może powiem ładnie. Może ktoś, jakiś konkurent albo ktoś inny, nie wiem, Was zainspiruje do czegoś, po prostu. I tak o tym chcę myśleć. Dobra? Bo to się pojawiło w kategorii co miłego, więc ten spryt może mieć znaczenie w przyszłym roku, w przyszłym tygodniu. Z czym trudność? Z pieniędzmi, z cierpliwością, z czekaniem na wyniki. Z czekaniem na wyniki. Trudność, nie macie cierpliwości z jakiegoś powodu, czekacie na jakiś wynik jakiejś sprawy i wszystko się dłuży po prostu i dłuży i brakuje Wam cierpliwości. To się tak prosto, bardzo jasno pojawiło tutaj, klarownie, więc nie doprecyzowuję, bo wszystko jest jasne. Za przeszłe sprawy, cztery buławy,
To jest mała stabilizacja, to jest radość, to jest w zasadzie ustabilizowanie jakiejś sytuacji w związku, na przykład po kłótniach, bo rycerz mieczy się pojawił, tak? No to jeśli były jakieś, albo jeśli nadal jeszcze odczuwacie takie, powiedzmy sobie, turbulencje relacyjne, gdzie były jakieś szturchańce, jakieś nieporozumienia, jakieś, powiedzmy sobie, napięcia, no to przyszły tydzień również będzie tak jakby zmierzał do tego, żeby tę sytuację ustabilizować, żeby naprawić tę relację, żeby sobie wyjaśnić, żeby cieszyć się sobą, tak? Okej. Okay. To są też imprezy, słuchajcie. Możecie otrzymywać zaproszenia na imprezy karnawałowe. Niespodziewanie dosyć, tak? Wiecie, ktoś po prostu nie uzna sprzeciwu. Praca. Rydwan. No właśnie, mamy tutaj siódemkę, zobaczcie, tutaj mamy siódemkę, więc jest ruch do przodu i jest moim zdaniem może wyjście z jakichś kłopotów finansowych, z jakichś trudności. Kiedy? Wtedy, kiedy absolutnie tutaj jest samokontrola do tego, żeby zrealizować pomimo trudności to, czego pragnę, bo o tym mówi Rydwan właśnie, że osiągamy sukces, ponieważ byliśmy zdeterminowani i ambitni pomimo trudności. Ok? A oprócz tego jeszcze zwróćcie uwagę na ten spryt tutaj. Sprytem możecie uzyskać jakieś dodatkowe informacje, moim zdaniem natury właśnie zawodowej, które pomogą Wam wyjść z tego uczucia braku, tak? To jest ważne moim zdaniem. A w miłości, w uczuciach? Król kielichów, no kochane. To jest przyjaciel, to może być partner, to może być ktoś nowy, kogo poznacie. Ktoś nowy, no tak, bo tutaj dziesiątka to już jest koniec, idzie nowe. No i teraz tak, muszę jeszcze jedną kartę, słuchajcie. Malutką. No dobra, król kielichów trzyma kielich z wińskiem w ręku, diabeł mówi o różnego rodzaju takich uciechach życia, więc jeśli to jest Wasz partner, to zwróćcie uwagę, czy oby nie za bardzo cieszy się życiem w takim negatywnym słowa tego znaczeniu. No po prostu, myślę, że kto wie, to wie, o co mi chodzi, bo mogą być, w zasadzie jest to dobra energia, mówię o osobie, która generalnie jest dojrzała, tak? I może stanowić dla nas wielką podporę. Ma w sobie dobre emocje, jest jakby równoważy intelekt i względy uczuć i generalnie jest zwany również uzdrowicielem. Ale tutaj doprecyzowałam i wyszło jakieś takie turbulencje. Jakiś lęk przed tą osobą z jakiegoś powodu, może z powodu wcześniejszych doświadczeń, że wcześniej były jakieś nieporozumienia komunikacyjne, które powodowały, że wyczuliście się trochę wyprowadzeni w pole przez tą osobę. Ale pamiętajcie, że tu nam się pojawiło, żeby nad tym pracować dalej, tak? Że tutaj jest szansa ustabilizowania relacji domowej, przyjacielskiej lub z kimś innym, kto jest dla Was ważny. Ryby, rak, skorpion niekoniecznie, po jakichś właśnie takich przejściach, tak? To może być bliska dla Was osoba uzależniona od alkoholu i na to należy zwrócić uwagę w przyszłym tygodniu. Natomiast ponieważ pojawia się 10 mieczy, to myślę sobie, że to jest jakaś kumulacja. Po prostu, ok? To dla jednej osoby może było, ale tak się tutaj pojawiło. Uważajcie też, czy to Wy czasem, kochani, nie za bardzo w karnawale popłyniecie. Znaczy, nie róbcie co chcecie, ja tego nie oceniam, tylko, że to się pojawiło właśnie przy diable, czyli myślę sobie, że tu jest jakieś takie ryzyko, że później ta sytuacja nie wyjdzie Wam na dobre, ok? I tylko tyle chciałam powiedzieć. Dobrze, kochani, i ostatnia karta, rada od kart, dwie buławy. Dwie buławy, no to działaj słuchaj, jeśli komuś się przyglądałeś w sieci, drogi Skorpionie, poznałeś kogoś przez internet i obserwowałeś, to czas na działania nadszedł. To pokazują dwie buławy, że już czas jakby, żeby złapać srokę za ogon w końcu. Ogólnie te dwie karty razem powiedziałam jako rada. Ojej, przepraszam. To jest wielka prośba do tego, żeby dowiedzieć się, ustalić w sobie, czego chcemy, zaplanować sobie wszystko i z odwagą ruszyć po nowe. Tutaj macie możliwość rozwoju intelektualnego, poszukiwania tych wszystkich aspektów, które są Wam potrzebne do tego, żeby to nowe osiągnąć. Czasami trzeba komunikować innym, że czegoś potrzebujemy, ok? To też jakby to jest dla mnie też taka trochę informacja stąd płynąca. Bardzo ciekawe czytanie, moje drogie Skorpiony. Uważajcie na siebie, pozdrawiam, ściskam i do usłyszenia.